jak pan już tutaj wjechał do Wrocławia z Austrii, to już jakiś plan na to wyciągnięcie z kryzysu układał po drodze? Nie no, plan jest bardzo prosty. Wygrać następny kolejny mecz i chciałbym, żeby tak się stało. I to będzie jakiś pierwszy krok, w którym będziemy myśleli o następnych sukcesach. Czyli ja bym teraz chciał odrzucić grę o miejsce. Chciałbym po prostu wprowadzić temat, jak najlepiej zagrać w kolejnym meczu. Jak pan patrzy na obecną kadrę Śląska, co pan widzi? No, widzę wielu zawodników, którzy mają, uważam, dobre nazwisko. To znaczy, że to są zawodnicy, którzy... Niektórzy z nich grali już w reprezentacji Polski czy w innych reprezentacjach. Uważam, że jest to drużyna, którą stać na pewno na lepszą grę i lepsze miejsce niż jest w tej chwili. A jak mówię, docelowe miejsce czy miejsce Śląska, no przy takim stadionie, przy takich kibicach na pewno powinno być w pierwszej części tabeli. Nie chciałbym tutaj konkretyzować. Różne są opinie na temat kryzysu. Jedna z nich jest taka, że to są zawodnicy, którzy osiągnęli już niemal wszystko tutaj. Mistrzostwo, europejskie puchary. Czy pan też uważa, że to może być jedna z przyczyn tego, w jakim miejscu znalazł się Śląsk? No myślę, że nie, bo ja sam grałem w piłkę i wychodząc na boisko nigdy nie myślałem, że jestem już, że zdobyłem Mistrzostwo Polski, że zdobyłem Puchar Polski i nie myślałem nawet o pieniądzach. Po prostu dla mnie najważniejszą rzeczą było jak najlepiej rozegrać spotkanie. W sumie koncentrowałem się na grze na boisku i myślę, że z moimi zawodnikami będzie tak samo, że po prostu my musimy się identyfikować z klubem, a to znaczy, że wychodząc na boisko musimy za ten klub oddać serce czy troszeczkę zdrowia zostawić. Jak to się mówi, te zapasy glikogenu są ostatnie w wątrobie i troszeczkę z wątroby dać, jak to się mówi. To, że pan spędził tutaj lata, osiągnął wiele sukcesów, to będzie taka dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej, lepszej pracy już jako trener? Nie, no oczywiście, każdy ma swoje ambicje, jestem człowiekiem ambitnym i nie po to tutaj przychodziłem, czy moim marzeniem spełniają się moje marzenia i to nie było, żeby po prostu przyjść i jakiś epilog zaliczyć, tylko naprawdę odnieść w klubie sukces. Wiem się też, że piłkarze Śląska nie biegają pan ogólno dwa ostatnie spotkania. Też taką rzecz pan zauważył, czy to jest po prostu wysyłane z palca? No ja uważam, że tak, bo w tej chwili nie chciałbym wymieniać nazwisk, ale nawet niektórzy nie biegają, tylko chodzą. To jeszcze może jedno, bo dostał pan taką kadrę, a nie inną. Tutaj była mowa o transferach. Ostatnie z nich były zatwierdzane dosłownie kilka dni temu. To jest taka kadra, jaką chciałby pan mieć powiedzmy za pół roku, bo rozumiem, że kontrakt jest dłuższy, czy będzie też przemeblowanie w najbliższym czasie? A nie no, w tej chwili znajdujemy się w sumie w trakcie rozgrywek i w tej chwili nie ma czasu na eksperymenty. Trzeba na podstawie treningu wybrać najlepszy zespół i tu ja po prostu nie będę szukał, że chcę czy takiego zawodnika, czy powinien ten brać. Mamy kadrę 22 zawodników i ja z tą kadrą muszę po prostu mieć dobry wynik. Znaczy mówię o okresie po pół roku, tak wiadomo, że teraz jest okienko zamknięte. No na pewno przyjdą ferie, czyli skończy się runda wiosenna, trzeba to podsumować, trzeba przeanalizować. Uważam, że musimy doprowadzić, żeby scouting był lepszy i w tej chwili siąść i zastanowić się, na jakich pozycjach powinniśmy się wzmocnić, kto może odejść i w tej chwili już szukać. I uważam też, że ten scouting musi być szczególnie bardziej profesjonalny na Dolnym Śląsku, bo ja nie chciałbym wracać do przeszłości, ale jak my zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, to większość kadry czy drużyny to byli chłopcy z Dolnego Śląska i na stadionie olimpijskim, na polu marsowym stały autobusy z całego Dolnego Śląska i był Zyga Garłowski i Irek Garłowski z Bielawianki, był Józiu Kwiatkowski z BKS-u Bolesławiec, był Olesiak ze Ślęzy, Heniu Kowalczyk z Lotnika, Mietek Kopycki ze Świebodzic czy ja z Pawawagu Wrocław. Także to nie byli chłopcy, którzy wcześniej osiągnęli jakieś sukcesy i się kupowało nazwisko, tylko to są chłopcy, którzy zostali oszlifowani w Śląsku Wrocław. I tak robił tak samo Bayern Monachium, bardzo mądrą politykę, że Schweinsteigera, Millera i innych ściągnęli w wieku 15 lat i w tym klubie oni rozwinęli swoje umiejętności piłkarskie. Na tym polega dobry scouting.